piękna sobota, później ma być chyba też deszcz, ale nie wiadomo, czy to prawda. I do 18 pracuję 6,5 godziny, a o 18 jadę na Wilanów do człowieka, który kupił ode mnie odtwarzacz CD. Wystawiłem nie na Allegro, tylko na Allegro lokalnie, tam się sprzedaje, bez prowizji się sprzedaje, więc spoko. Sprzedaję za tyle samo, za ile kupiłem kilka miesięcy temu. A więc nic na tym nie straciłem, można powiedzieć. A się zapoznałem ze sprzętem. Natomiast jutro też mam dyżur od 14 do 22.15 i zapisałem się na Mokotów. Spodobało mi się na Mokotowie w niedzielę. W niedzielę mogę tam pracować, spoko. Co prawda jutro jest niedziela handlowa, ale to niewiele zmieni raczej. Po prostu będą ludzie w galerii Mokotów i taka różnica. 11.06, o 11.30 zaczynam, ale już od 10 minut szukam miejsca do parkowania na Śródmieściu i nie ma. Dobra, zawsze przy Orko, przy mojej firmie starej było miejsce do parkowania, trzeba było tam od razu jechać na Nowogrodzkiej. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie. 11.09. Udało się, na Nowogrodzkiej się zawsze znajdzie miejsce. Nie było na Wilczej, na Mili Plater, na Chorzej, nie było tam przy Przyjemność Pizza. Nie było na Kruczej, dopiero na Nowogrodzkiej. O, zawsze będę tutaj jeździł w pierwszej kolejności, gdy będę chciał zaparkować na Śródmieściu. Ludzie szukają. Nie wiem, czemu tyle samochodów w sobotę o tej godzinie. Dobra, wyciągam rower i mimo małego deszczyku pracuję, chociaż w sumie nie pada. Może coś pali? Sylwestra, 2 lata temu też tutaj zaparkowaliśmy samochód z siostrami i też straż przejechała, coś tu się paliło. Myśleliśmy wtedy, że może nasz samochód się zapalił. Budowa, jakaś budowa się paliła, chyba to budowali wtedy. Wyskakują strażacy, w ogóle jakaś afera w mieście, zamieszanie. Co tu się dzieje? Zaraz tu całą ulicę ewakuują. Czekam. Jeszcze cztery inne, znaczy trzy inne straże jeszcze jadą. 4, ja mówię, ale trafiłem. Dobrze, że tam nie zaparkowałem. Jeszcze by usunęli mój samochód. Nie wiem. O, lera. Nieźle. Jeszcze jedna straż idzie. A szkoda stąd odjeżdżać. Facet poszedł pytać, co to się tam stało. Jadę, bo zaraz gaz wybuchnie jak na Słowacji. Patrzcie, wszyscy pouciekali. Moja Toyotka została sama. Nie, tak naprawdę, po prostu musieli jechać. Jadę. No, gdybym chciał tu zaparkować 5 minut później, to miałbym problem. Nie wjechałbym. Ustawiłem się pod tuktukiem, ale wpadł mi Tajwok Placuni. Blisko. Ile jeszcze? 6,5 godziny. I teraz dostałem na Lewicką, ale ten blok jest taki, że chyba się wchodzi od Falewski. O ile dobrze pamiętam. Tak, tu. Ej, to nie jest moja rękawiczka przypadkiem? Nie. Druga dostawa sushi na ulicę Biały Kamień na Mokotów. Już powróciłem na Chorzą do Chulo, czy Czulo, czy Kulo. Nie wiem, jak to się nazywa. Ale jest tu poprawnie. Dopiero trzecie zamówienie. Powoli dzisiaj. Już jadę po czwarte. Tam z tyłu budynek, który klient z zagranicy nazwał kiedyś dormitory. Się zastanawiałem, co to. Nawet jest takie polskie słowo dormitorium, tak? No ja nie wiem, co to jest dormitory. Ale sprawdziłem w Google szybko i się dowiedziałem, co to jest. Łączona dostawa, z czego pierwszy odbiór z momencik burrito na poznańskie, a drugi skóry na Nowolipki. Na razie dziwne, że miałem łączone zamówienie.
Bo jedna dostała na Żytnią 16, druga na Żytnią 18. Na taki sam numer piętra w dodatku. Cóż za zbieg okoliczności. Jeszcze połowa chyba nawet jeszcze nie minęła dyżuru. Ale jest cieplutko, nie pada. Cieszyć się trzeba. No i McDonald's Świętokrzyska mi wpadło. Szkoda. Nie jestem tak blisko kamery, bo winda taka ciasna. Na Chopina. Cały blok odnowiony, ale windy zostały stare nawet. Drewno widać. Stare i już jadę do ramen teraz. 7. Ustawa. Widzę, że zmienili w aplikacji pewną rzecz, czyli widzę teraz te piwki. Już dnia dzisiejszego nawet. Dzisiaj już 5 zł dostałem przez aplikację. Ulica Nowogrodzka. Ale gdzie znajduje się siedziba PiSu, to nie wiem. Jakoś nigdy mi się w oczy nie rzuciła. No ja już jadę. Jadę, kurde. Mogę i pójść, bo to tutaj za rogiem kolejny odbiór. No ale za 6 minut dopiero. Podjadę rowerem. Albo nie, pójdę. Nie wiem. Ja jeszcze nie wchodzę. Przysiadłem sobie przy drzwiach. Poczekam 5 minut tutaj. No tam się nie zmieszczę. No ale się tam naczekałem. Ale to popularne miejsce to. Nie dziwne. No i jechał w końcu pierwszy dostawca Volt ze światełkami na plecaku i z czapką niebieską. Wreszcie ujrzałem. A ja mam łączoną dostawę. Pogromcy mitów będą jeszcze do tego. I już trzeci raz dzisiaj na Mokotów, na Kazimierzowską. Ale daleko mam drugą dostawę. Na ten. Na Joliot Curie. Przecież to jest. To już prawie galeria Mokotów. Nie no, tak w połowie drogi do galerii Mokotów, a nawet trochę dalej. Z centrum tak daleko. A to jak mnie wywaliło na takie dalekie Mokotów, to już się spodziewam, że zaraz mi tu każą zostać na koniec. Na ostatnie 2 godziny. No nie, wezwali mnie stąd na wspólną. Tak daleko, dobra. Oj, wielkie zamówienie, ciężkie. Cała torba wypełniona szczelnie. A to dobrze, bo jak jest szczelnie, to znaczy, że się nie przewróci. Nie rozleje. Mam nadzieję. I na Aleję Niepodległości. Z Reginy na Fabryczną. Już na Fabryczną pizza dostarczona i teraz do jakiegoś Mama Marietta na Górnośląskiej. Jakiś nowy lokal. Tam było Coco Balls w tym samym miejscu. Może to gdzieś obok? Nie wiem. Zobaczę. No przecież to samo miejsce co dawniej, tylko zmieniło nazwę na inną. I teraz mam fast food na Waryńskiego, czyli znowu łączone. To będzie 13 już. Natomiast w tej windzie czuję się jak w szafie takiej po dziadku. Znaczy dostaliśmy od dziadka kiedyś taką szafę, miała taki sam wygląd. Drewna czy tam sklejki, czy jak to się nazywa. Ukleiny. Znowu dwie dostawy obok siebie. Jedna była do 39A, a druga jest do 41A. Czyli obok, tu jest 41. Ej, tędy wszedłem, ale teraz nie mogę wyjść, bo tu jest ten domofon. Jak to tak? Może tu jest jakieś inne wyjście, którym nie wiem. Nie wiem, zadzwonię jeszcze raz do klienta. Dobrze, że mam i w aplikacji wgląd do poprzedniej dostawy. Tej, którą już zakończyliśmy, bo inaczej bym nie pamiętał, pod jakim numerem klient mieszkał. Ale nie wiem, dziwny blok. Żeby wyjść z dziedzińca, to trzeba dzwonić domofonem znowu. Chyba nie, chyba jest obok gdzieś wyjście, a nie wiem. Pewnie tak. Przebudowane skrzyżowanie. Dodali tam dalej drugie przejście dla pieszych i ścieżkę. Nie wiadomo po co w sumie, bo tu była. Nie no, wygodniej będzie, dobra, ale podobno samochody blokuje. Dłużej stoją. A mnie już 14 dostawa na koniec wezwała. Co 20 minut koniec dyżuru. Do Reginy jeszcze jadę. Jeszcze raz dzisiaj. Znaczy Regina to jest restauracja taka. Nie, to nie jest imię klientki. Nasiedziałem się w Reginie, bo 15 minut opóźniony albo i dłużej. Ale duży ruch, wszystkie miejsca zajęte. I na kolejową jadę, czyli w sumie blisko samochodu. No dobrze. I na Wilanów później. No dobrze, jutro Mokotów. Pewnie będę miał na koniec dnia 38-39 dostaw. A może 40, ale nie 40 chyba, nie? Chyba, że zacznę wcześniej. Po 14 mam grafik. I jeszcze tysiączek jednak wyciągnę netto chyba.
No i 14 dostaw na koniec, 145 zł. I na dole widać napiwek. I teraz jest podsumowanie z napiwkami bez. Chociaż po co komu bez napiwków? I na koniec znowu ulica Nowogrodzka. A i zaczęło padać. A teraz to sobie może padać. A nawet coraz więcej. Dobrze, właśnie dowiedziałem się nowej rzeczy, że Wilanów jest popierdzielone pod względem miejsc do parkowania. Wokół wszystkich ulic w ogóle nie ma żadnych miejsc do parkowania, tylko gdzieniegdzie powyznaczone. Nawet tutaj przy tej wielkiej, jak to się nazywa, katedra, kurde, nie wiem co, nie ma ani jednego miejsca. Dopiero tu na tej ulicy jedno się znalazło. No bo ludzie mają podziemne garaże, ci co tu mieszkają. Ale co z przyjezdnymi? W ogóle na tych wszystkich w nowych osiedlach nie myśli się o przyjezdnych. O dostawcach. Co to jest? No i tu koniec. Koniec uliczki. Zakaz parkowania. Dobra, odtwarzacz tutaj niosę w torbie i przejdę się z kilometr. Albo troszkę mniej. Już odtwarzacz przekazany. Pieniądze w mojej kieszeni. Okazało się, że jak tam podjechałem na osiedle i widziałem, że nie ma żadnego miejsca do parkowania, to ten chłopak już tam stał i czekał na mnie. Właśnie widziałem kogoś takiego czekającego, a nie wiedziałem, że to on. To mogłem na chwilkę się tam zatrzymać obok i przekazać szybko. No dobra. To tam spacerek może być po Wilanowie. O tu jakie krzaczory. Jeszcze nie zabudowana działka. A przede mną świątynia. Jak ona się tam nazywa? Świątynia Opatrzności to jest to? A nieważne. No i patrzcie, nie wiem czy widzicie, ale tak, jest ulica, a obok są chodniki, ale żadnych parkingów nie ma. Nigdzie. Trzeba jeździć po prostu rowerem. Ach, jak ja lubię te wszystkie transakcje z tymi miłośnikami audio. Zawsze to są fajni ludzie. Ten pan dopiero, znaczy chłopak dopiero zaczyna przygodę, kompletuje sprzęt. Wzmacniacza jeszcze nie ma. Odtwarzacz sobie kupił. A ja nie mam teraz odtwarzacza CD i będę odtwarzał po prostu z napędu Blu-ray. A ten sprzedałem, bo kurczę, to są jednak troszkę ryzykowne. Tej firmy NAD odtwarzacze, one potrafią się psuć. I widziałem, że chyba jednak w przyszłości on wyzionie ducha. Ale nie dziwne, bo to już trochę wiekowy sprzęt. No i brzmienie miał takie trochę gorsze niż mój poprzedni odtwarzacz tej samej firmy. Dobra, spływam z Wilanowa. Daleko stąd mam do domu, ale spoko, lubię jeździć samochodem, przejadę się. No więc dzisiaj się udało skończyć pracę przed deszczem, bo teraz cały czas pada i to w sumie teraz nawet więcej. Zobaczymy, czy jutro będzie. Jutro 8 godzin i 15 minut, a w poniedziałek 5 godzin pracy.